Cześć, z tej strony Kamil z portalu Eurowizja.org. Jesteśmy po finale tegorocznej szansy na sukces i poznaliśmy właśnie naszą reprezentantkę na tegoroczną Eurowizję Junior w Nicei. Cześć Maju, jak się czujesz tuż po zwycięstwie? Hejka, czuję się niesamowicie. Jestem bardzo szczęśliwa. Wystąpiłaś jako piąta z piątki finalistów. Czy było to bardzo stresujące dla Ciebie czekać na ten ostatni występ? Nie, wręcz przeciwnie w sumie. Wspomniałaś, że Twoją trenerką wokalną jest Gosia Sacała, jeśli dobrze kojarzę. Miałam tylko parę lekcji, miałam 4 lekcje dokładnie. A czy możesz coś więcej o swoich przygotowaniach do tego finału opowiedzieć? A no to ja właśnie generalnie dużo ćwiczyłam właśnie z moją nową trenerką wokalną, z panią Natalią Kołurogucką oraz z moim panem od śpiewu, panem Emilem Kulbackim. Tutaj właśnie miałam wykupione jeszcze 4 lekcje z Gosią Sacałą. Super. Czy byłaś kiedyś we Francji? Czy w ogóle to są dla Ciebie bliskie klimaty? Bliskie klimaty nie wiem, nie byłam jeszcze nigdy we Francji, więc zobaczymy. Jakie są teraz Twoje plany? Czy masz już jakąś wizję, czy jesteś na razie tak zaskoczona, że jeszcze nie wiesz, co dalej? Nie, ja naprawdę totalnie nie. Ja jeszcze w ogóle nie wiem, co się dzieje, więc... Super. W takim razie życzymy udanych przygotowań. Fani Eurowizji na pewno będą trzymać kciuki i powodzenia w Nicei. Dzięki bardzo.